Cześć wszystkim, witam was w 20 odcinku z Piasków Koloseum. Czy coś nowego w sklepie? Nie, ponieważ ostatnio kupowałem i próbowałem zakupić coś ciekawego dla mojego Gajusa. Niestety akurat z butów nic nie było ciekawego, co jest dla mnie niedobre, ponieważ trasy jest sporo, przez to, że nie mam żadnego lepszego buta. No ale spróbujemy jeszcze dzisiaj zrobić jedno ostatnie wyzwanie, na to wygląda, z tego miasta. Bo wystarczy, jak tutaj jednego jeszcze gladiatora zabiję zaledwie, więc na dobrą sprawę mogę jednego zabić i resztę oszczędzić dla expa. Zapewne spróbuję tak zrobić. Mam nadzieję, że uda się chociaż jednego zabić z nich. No i byłbym wielce zadowolony, gdyby udało się Gajusowi wbić dzisiaj przynajmniej jeden poziom. I muszę mu jak najszybciej rozwinąć defensywę oraz czas na kontrę. Ponieważ, o właśnie, szansa na kontrę jest bardzo istotna akurat w tamtym wyzwaniu. No ja akurat pomyślałem, że najlepiej mi będzie zrobić tego questa na 1 kontra 3 właśnie tarczownikiem. Dzięki jego umiejętnościom obrony wydaje mi się, jest to najbardziej sensowną opcją. Oczywiście nie każdy musi się zgadzać. Prawdopodobnie lepszym wyborem byłoby, gdyby był zbudowany pod... Chociaż nie. Chciałem powiedzieć, że może gdyby był zbudowany pod włócznie, to by było lepiej, ale jednak wycofuję się z tego stanowiska. Wydaje mi się, że mimo wszystko budowanie pod tarczę tutaj jest najlepsze, jeżeli chodzi o walkę 1v1. I tak powinienem rozwinąć podczas swojego pierwszego ziomka w tej grze. O, oczywiście musiałem pójść na podwójną broń. Bo czemu nie? A mogę go rozwijać pod włócznie. Chociaż pod koniec może być całkiem dobry, jak będzie walił po 4 ciosy. Chociaż jeżeli to kosztuje dosyć sporo MP, no to nie jestem pewny, czy to będzie super dobre. Kogo by było łatwiej dokończyć? Ciebie chyba. No bo tego oczywiście nie zabiło, niestety. A ja muszę jeszcze kogoś zabić. A nie chcę zabijać wszystkich, bo nie będę miał expa wtedy z tego. No i już nie mam MP w ogóle. 237. Dobra, czy teraz strong wystarczy, żeby go chciała załatwić? Nie wiem, spróbuję z weakiem. 152. I całe szczęście ruszyłem się przed nim, więc jeszcze jest ta szansa. 75%. Byle trafić, a i tak właśnie zabiję go. No i ekstra. I już po walce i questik skończony. Złoto do na plus. Ojej, chcą, żebym ich wykrwił. Dobra. MP bonus, zawsze w cenie. A poziom... Poziom się wbierze. Jest, Gajus zdobył poziom. Za kozacko. Znaczy, oczywiście podoba mi się to. O, co my to mamy? Strike on the way, pasywka. When you hit a target, the victim's MP will burn for of damage dealt. Wow! Wow! Chociaż celność musiałem podwyższyć. Dobra, chcę przynajmniej jeden punkt wykorzystać. Celność razy 2. I to by chciałem zwiększyć szybkość? Nie pamiętam. Ktoś potrzebował szybkości, chyba ty i Gajus. Byliście najwolniejsi, tak mi się wydaje. Gajus najpierw, bo tobie chcę właśnie podbić speed o jeden punkt. I defensywa o... O 2. I counterattack. No i może będzie teraz większa szansa. No i jeszcze tobie mogę przecież, wiadomo. Szybkość. Dobrze, szybkości nie muszę podnosić. Mogę podnieść troszkę celność. I siłka. Kurde, ciekawe, czy jak mu wbiję siłę, to czy będzie to już max jakiś. Raczej istnieje coś takiego w tej grze jak maksimum. Dobra, tutaj wszystko wykonane, ekstra, czy w Atenie nowy asortyment.
Jeszcze minuta, no dobra. No to Carthage, bo tutaj jeszcze zostało paru pozałatwiać. Z sześciu dokładnie. Ale będzie to easy walka. Jakie one mają poziomy? Nawet nie wiem. Ale wartości mają słabiutkie. Chociaż już mi rękę prawie zjechały. Przynajmniej bronię z ręki. I są szybsi ode mnie. Wszyscy. Ha. A liczyłem, że nie będą szybsi. Czyli muszę je tak jeszcze rozwinąć. Wygląda na to szybkość. I to nawet w przypadku kurczę takiej osoby jak właśnie Bogusław. Z niesamowitym boostem do siły. Power attack. A dobra. A stuczował. Czemu ja nie wykorzystałem tak mądrej rzeczy jak zwyczajny quick attack? Slow attack, cokolwiek. Żebym trafił przynajmniej, żeby było po gościu. 94%. O, to max, jaki mogę, czy co? Dobra, już po tobie. Nawet tutaj się nie muszę starać, wystarczy, że po prostu umrą i tyle. 360. Dobra, ten może. Ładnie! Ładne obrażenia. To ciebie już na auto ustawię. Ładnie zadają, kurde. Ojej, co już po nodze mam. Cofnęłem się o całe jedno miasto i tak tracę w walce z jakimiś cwaniakami, kurczę. Bo o wiele niższy poziom ode mnie. Znaczy, czy o wiele niższy? Może mają taki sam poziom. W sumie. Nie mam pojęcia. Nie mam jak to sprawdzić. Kurde, no słabo trochę, że oni nic nie mogą. Nie podoba mi się to. Żeby się zaraz okazało, że nie stracę tutaj całkiem wszystko. Byle tylko nie upadł z powodu nogi. Którą muszę podlepszyć nieco. Bo mnie ją niszczą za szybko trochę. O kurczę, przecież tamta gościowa ma dwie bronie. Czemu ja lecę w ręce? Ojej. Ale to była głupia decyzja. Przecież ja zaraz umrę. Albo i nie. Wygram na ten. No przecież wygram na czas. Chyba. Tak myślę. Tak myślę. Nie wiem. Noga? Cokolwiek chcę potrafiać. No to mi już zniszczyłeś nogę praktycznie, gościu. To ja już auto ustawię. Aha, i on zablokował. Postanowił zablokować. Dobra, można się trochę rozluźnić, bo i tak już... A, ta walka będzie dobiegać końca. Oni się wykrwawią, a ja nic nie będę tracił. Chyba, że mnie jeszcze załatwi, to będzie niefajnie. No ale powinien trochę tracić jednak. 81. 109. Oj, niedobrze, kurczę. Przecież jak mi zniszczą nogę, to będzie po mnie. Okej. Dobra. Ty patrzcie, może skontrować jednak należaka. No spoko. Oczywiście, że krwi. Chcę. A, przed chwilą jeszcze klęczał i se wstał. Nie przewidzieli tego twórcy? Czy co? Dobra, oczywiście przedmioty jakieś tam słabiaki, ale to wiadomo, jak zwykle. Dobra, czy w Atenie mamy coś ciekawego na ten? Na nóżkę? Całkiem sporo butów, fajnie. Dexterity Strength, Vitality Charisma i większa ochronka. To mi się podoba. I zamienię za tą z 214. O tak. I może oddam tą 214 komuś? Komuś z was? 179. Speed tak ci nie daje nic z tego. Z itema, więc trzymaj. I czy coś jeszcze mogę kupić? O ile mnie będzie stać w ogóle? Na czwarty poziom. Na pierśnik 400. Uuu, fajne! Dużo celności.
A może defensywa i celność? 554. O, tak. Zamiast speeda, ale bardzo super. Oj tak, kozacka zbroja. Ledwo mi na nią starczyło. Ten nasz człowiek ma prawie wyrąbany w kosmos w ogóle cały ekwipunek. Tylko mu, kurde, brakuje pomarańczowych butów. Drugiego pomarańczowego buta do szczęścia. I on ma chyba najsłabszą zbroję i tak, nie? O, a nawet nie. Charyzma Strange. Dexterity. A, to tobie mogę wymienić. Nawet się okazuje, że się będzie opasało. Trochę szkoda. Wypstrykałem się w ogóle z całego... z całej zbroi. Znaczy z całej kasy. Czy to dobrze? Nie wiem. Ale przynajmniej mój tarczownik teraz jest najbardziej kozacką chyba postacią w całej tej grze teraz. Więc liczę, że wygra. Przynajmniej to jeszcze. Dobra, ich trzeba będzie zabić, więc nie będę się tutaj ograniczał. Niech po prostu to trafiają jak najszybciej. 108 zdrowia. Ile straci za krew? 25 tylko. No dobra, to jeszcze ją tam posmyraj. No, nie trafił. Dopiero co mu rozwijałem, kurczę, trafianie i już ma problem znowu. O wiele szybsza byłaby ta cała walka, gdybym starał się od razu im lecieć. Znaczy, gdybym ich trochę chronił. Prawdopodobnie byłoby szybciej. Cyk, cyk. No, chociaż ten stracił rękę. No i co, opazało ci się, kurczę, ten otak, jeżeli nie trafiłeś mu w rękę, to on ci sam ją odrąbał, swoją włóczęką. Dobra, a tobie się pozbędę nogi, jak najlepiej będzie. Weź 89, ładnie, starczy. O, super, ładny kryt. Dobra, ustawię już tam im auto. Najszybciej to będzie, chyba. Niech już robią, co chcą. Zobaczymy, co będą robić. No, ten mu obromał rękę. W sumie mądrze. Ten wycel... Gobolusow zdecydował się wycelować mu w nogę. Co było chyba całkiem spoko pomysłem. Bo teraz on zaraz tę nogę straci i upadnie już całkiem. Nie będziemy nawet z tej tarczy skorzystać. A w ogóle rozwinąłem Bogusławowi tego skilla. Tego, no, prawie na samym maksie i jak się okazuje, tak super dobry to on nie jest. Czyli następnym razem zdecydowanie ta celność. No. No i wykończą. Szkoda, że na tamtego nie lecą. A no tak, bo on jest już wykończony całkiem przecież. Widzę, że ty też chcesz chyba trochę celności punktów. Dobra, już po tobie. I oczywiście chcę ich stracić. No i w końcu quest wykonany. Jak ten, punktów doświadczenia nie ma, ale trudno. Ważne, że mamy już bani. No to już tylko ten jeden. Dobra. Aleksandra, może tutaj sprzedam to? Zobaczmy. No dobra, bo tutaj rządzi się swoimi prawami ten sklep. Bo ja im bardziej się będę cofał, to pewnie tym gorsze rzeczy będą, no właśnie. Prawie bezsensowne, żeby kupować cokolwiek. 250. No nie mam kasy. 9 Vitality. Charyzma. 9 MP. A co mi daje charyzma? Skill? Increases morale, points, recovery. Ale beznadzieja. Czy to jednak nieopłacalne, ten but? To charyzma w ogóle jest totalnie chyba najbardziej bezsensowną statystyką w tej grze. Chociaż HP trochę zwiększa. No, z tak średnio z opłacalnością. Ojej, no to co, dzisiaj chyba będziemy próbować do skutku. No bo już nie ma co, kurczę. Walka jest za prosta, żeby sobie tak z nią nie radzić. Chyba, że mogę zawalczyć z kimś innym niż z tarczownikami.
poziomy mają ten sam. Niby. No dobra, to spróbuję. Będę na przykład próbował jedną i drugą. Zobaczymy, czym to się skończy. Kurde, no... No to już widać, czym się to chyba skończy. No bo ty masz tą zbroję, to ja ciebie nie chcę atakować. Chcę wam się pozbyć nogi, tak będzie najlepiej. Pięknie. No bo teraz się będzie trochę chronił. Choć pewnie i tak, no właśnie, mu się przebiją. Dobra, się dbasz po raz drugi. On dostał berserka, nie fajnie. I już powoli tracę nogę. Misował, super. No, świetnie, po prostu świetnie. No i znowu to przegram jednak, kurczę. A tamta walka była tak blisko. Kurczę, pieczone. Brok, ładnie. No i już po walce faktycznie. Ty, czekaj. A, protek tylko. No to wyrąbane. Ojej, na przemian. A może jednak tą będzie tylko pasało? Kurczę, gdyby tylko mieli szybkości nieco więcej. Ten gość ma szybkości. Dobra, kogo ja chcę się najpierw pozbyć z walki? Ciebie starczą. Czy może ciebie? Z podwójną ręką. Ty możesz rzucać tym oszczepem, to może ciebie. O nie, zapomniałem, że on umie krzyczeć. Niedobrze. Blok ekstra. I na co mu znowu? Znowu na nogę. Ciekawe. No zaraz nie będę miał tego shieldbasha w ogóle. Spróbuję ze zwykłej broni się pozbywać. Dobra, 69 zdrowia. A trzeba było z tej tarczy skorzystać. No głupi jestem, zdanie, jak wrócę. Taki ma kozak i wpunek, a i tak traci. Dobra, to teraz może ty. I tobie chętnie na rękę pójdę. 226. Zablokuj. Super, jeszcze skontrował. Szkoda, że nogi nie stracił. Rany, jak on mało w ogóle traci punktów zdrowia z tej nogi. No ale trudno już. Ej, kogo ja atakowałem? A, jego rękę, dobra. Więc tak się nie zauważyłem znikającej zbroi na ten piasku, niestety. No i niestety zaczynam tracić nogę. Chociaż może jeszcze wystarczy, żeby tylko raz mnie zapili. Dobra, on tam tej ręki nie traci, więc mu ją wypstrykam. O, ekstra. No i oczywiście taki krytyk musiał się trafić na sam koniec walki, nie? Logiczne przecież. No strać, że tą już nogę, no w końcu. Dobra, i to może być, kurczę, to. To może być już sukces. Tylko nie wiem, w co ja chcę. W nogę. Będzie łatwiej. O, lecę tak blisko z wygranej. Ojej, ja nie mogę się już blokować. No tak, cholera. Bo nie mam tej umiejętności. Niedobrze, oj, niedobrze. Czy on teraz zablokuje? Dobre pytanie. Cholera, no. On tak blisko było. Już było tak blisko, bliziutko. No chyba, że on jeszcze będzie tyle blokował, że mu wszystko wyblokuje. No cóż, liczę na szczęście. Może on wyblokuje jakoś jeszcze. A też raczej to się nie wyjdzie, niestety. No, nic nie chcę kontrolować, kurczę. Jaka jest jeszcze szansa, że ja cokolwiek zrobię? To 15 zdrowia. Żadna. Zerowa. Kurde, pieczone. Dobra, jeszcze raz. Będę to próbował do skutku samego. Jestem pewien, że ja to mogę już wygrać, no tylko potrzebuję troszeczkę szczęścia, no. Troszeczkę szczęścia. Dobra, ty jak najszybciej musisz stracić tą włóczenkę. 289, ładnie. No i wolę, jak tak próbujesz mnie trafić zamiast krzyczeć. No ile ona mi to zabrała za krzyk? 415. Dobra, i jeszcze raz. Super. No już mi zabieraj, kurde. Nic ci to nie da. 113. Niedobrze.
Ale jeszcze noga żyje. Teraz co, jemu ręka? Chyba ta. 247. Zablokuj. Super, jeszcze odbił cios. Oj, 89. Jeszcze ma zbroję. 256, ekstra. 86 zdrowia. O kurde, dobra. Może ja spróbuję już jemu zajmować tą rękę, czy nogę. No nogę może bardziej. Bo zaraz się okaże, że już nie będę w stanie się ruszać ani nic. Super! Ile obrażeń? 80? Błagam, wystarczy, że jeszcze raz zablokuję i będzie super. Traf. Ekstra. Ekstra, ekstra. Nie traf. No to mamy wygraną walkę. Praktycznie. W końcu, ja. No w końcu ten Gajów sobie poradzi samemu. Ale to niesamowite po prostu. Zostawiam już auto, bo nie chcę się ministrować. To był chyba najcięższy quest do tej pory ze wszystkich. Ale mam nadzieję, że nagroda będzie tego warta. Srebrna sztaba to może być coś. Tylko muszę tym razem pamiętać, żeby jej chyba raczej użyć, kurczę, w jak najwyższym mieście. Bo ostatnio nie wiem, czy nie zrobiłem nic tak konkretnie, że użyłem jej jakimś starszym. Przez co nie dostałem nic ciekawego. On traci aż po 100 zdrowia na rundę. Oj, trochę niedobrze. No ale dobra, udało się i tak. No oszczędzę ich, oszczędzę. O kurde, i cały exp dla niego będzie. Ale malutko i tak. Gówniany lód. Jest, w końcu. Dobra, Bogusławik, wracasz do walki. I ty, do ataku. Juhu. Ale zobaczmy, co nam da Kowal. Haha, lepsza tarcza. I'm pretty proud of this item here. Haha, take care of it. 69 do 132. Do stręża i celności. Siły i celność. Ojej, ale to... Obawiam się, że może być słabsza od tych, którą mam. Chociaż... Ma lepsze obrażenia. Tylko zmniejsza celność trochę. No cóż. Ale ma większe szanse na bloka. Może dobrze, może dobra tarcza nawet. Starą sprzedam. Ile czasu? Kurde, 22 minuty. Dobra, to chociaż... No chociaż spróbujmy i zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Win a contender battle with only one gladiator in your team. Contender? O kurde. Contender to. No to fajne. Fajny questik, naprawdę. Istanbul. Muszę sobie przypomnieć, co to znaczy. Kurde, mol. Win contender battle with only one gladiator. Znowu będę musiał wykoksić mojego tarczownika. Dosyć mocno. Zastanawiam się, czy w ogóle jest sens, żebym go próbował teraz rozwijać tak mocno. Czy nie lepiej wrócić do w miarę normalnej gry i po prostu spróbować coś pocisnąć dalej? Chyba tak będzie lepiej. Bez sensu się zatrzymywać w miejscu i rozwijać tylko jednego gościa o parę punktów. Chociaż z drugiej strony, jeżeli jego będę rozwijał, to jego stare itemy będą mogły przechodzić na resztę zawodników. Więc może nie tak zła rzecz. Ale oczywiście raczej teraz będę oszczędzał. Oszczędzanie lepiej. Lepiej wyjdę na oszczędzanie niż kurczę na czymś. Niż na kupowaniu jakichś drugorzędnych przedmiotów. Zresztą w miarę dobre przedmioty. Trzeba poczekać na odblokowanie kolejnego miasta i tam może się coś zakupić. Dobra, teraz ty. Sporo to daje ze swojej nowej tarczy, fajnie. Ciekawe, ile expo teraz będzie za tą walkę. Liczę, że dużo. O, armor break może. 500. Szkoda, że armor break nie może zrobić tego. Krytyka. No ale cóż.
No dobra, ale jak już będę miał nowszy poziom, to przynajmniej będę miał większą szansę na blok i większą szansę pewnie na skontrowanie. Więc może ten questik będzie łatwiejszy względnie od tamtego z jeszcze poprzedniejszego miasta. Dobra, zniszczmy tą już tą nogę po prostu. I co? Wyczekujemy chyba, albo ustawił już auto. Power attack. Zobaczmy ile zada. 516. Wcale nie tak więcej. Dobra, niech się z nami pobawią ze sobą. I tak będę ich chciał oszczędzić, więc... Bez nic. On tak, ta jeszcze może mnie napiernicza z tej tarczy swojej. Ale nie zabije mnie na pewno. Więc ktoś pójdzie do przodu. No, super. A w ogóle Disembowel to jest wypatroszenie, nie? Chyba. Więc... Powinienem to zrobić chyba. Dobra, manuale. Skoro powinienem robić Disembowel, to może warto by było się na tym skupić. Chociaż nie wiem, czy to się uda jeszcze. Może. A, zablokowała niestety. I pewnie straci te 94 punkty, prawda? Niestety tak. Szkoda. Bo tutaj wypatroszyłem jedną osobę, chyba nie? Jakieś całe broń. Tylko pomarańczowe, kurde. Prawda? No tak, tylko jeden wypatroszyłem. No dobra. To pociśnijmy jeszcze jedną walkę w takim razie. Albo zobaczmy, co jest w sklepie w Atenie. Mamy parę pomarańczówki. Wciąż. Dobra, wrąbane. Ciekawe, czy w dwóch ostatnich miastach będzie jeszcze jakiś kolejny tier przedmiotu. Nie wiem, jakiś lazuryt może? Przynajmniej w Borderlandsach tak było, że był lazuryt broni. Czy, nie, sorry, to była perła, tak zwana. I chyba ponad perłą było coś jeszcze, Pearl Scent. Już nie pamiętam. A, nie, dobra, perła to był skrót Pearl Scenta właśnie. Przepraszam, ja właśnie za ten błąd. No dobra, no to chyba po prostu trzeba się tu bawić i porobić questa. Czyli znowu będzie ciężko, no ale nic. 50% szansę trafienia tylko. Ale trafił, więc ekstra. Ale mało zabiera jej tego MP. Słabo. Temu przeciwnikowi. I oczywiście się zablokuje. No, coś tam trafił. Niestety. Shield Bash. 50% szansy. Pięknie. Dobra, i wystarczy teraz weak, żeby tylko mieć jak największą szansę na trafienie. Co? Zablokował jeszcze skontrował od strony. No dobrze, chociaż jeden trafiony. I to się liczy jako Disembowel, z tego zapamiętam. Więc git. Chyba. Trzeba będzie sprawdzić kwestię znowu. Ale wydaje mi się, że odkryłem to przynajmniej dwa odcinki temu. Że to już się liczy. Shield Bash. Na ciebie, bo ty masz tą włócznię kupią, więc jesteś niebezpieczna. A jeszcze nie blokujesz. O, fajnie jakby ci się udało wypatroszyć tak od razu jeszcze w tej rundzie. Dobra, teraz co robisz? Power attack i krytyk, lecisz. O kurde, ale masz ostatnie trafienie. I zdodżowała, nie. Co jeszcze? Może powiedz, że zablokujesz. No nie, akurat nie. W ogóle ona ma... Oni mają śmieszne hełmy. Jakiegoś wilka. Ciekawe. Dobra, jeszcze jeden cios tylko. Powinien trafić. Ekstra. Kolejny wypatroszony. No i teraz tylko zostałeś. Może armor break. Ile mu zadam z armor breaka? 708! No w końcu coś przydatnego. Może powinien korzystać z jego armor breaka, żeby właśnie wykańczać od razu ich tors, zamiast bawić się w ucinanie rąk. Może to będzie bardziej opłacalne. Rundy i tak lecą. Dobra, oczywiście chcę ich oszczędzić. Tym razem nie ma całe szczęście questa na zabijanie. O, fajna broń chyba całkiem. Prawda? Że to się liczy? I teraz się nagle nie liczy, no. No o co chodzi?
Jeszcze 20, jeszcze 20, tak muszę. Bez sensu. Dobra. 92 do 148. No jednak słabe. No to tak. Mam nadzieję, że się nie podobało, czy że będzie oglądać kolejne. W kolejnych postaram się zrobić tego questa na wypatroszenie. I nie wiem, może się uda zrobić te walki wszystkie na raz, aczkolwiek wątpię. Na razie.